Twój router ma port USB? Wykorzystaj go. Niektóre z routerów, tak, nawet te dostarczane Wam wraz z umową na internet, posiadają porty USB, które w prosty sposób można wykorzystać do swoich celów, jednocześnie tworząc na przykład prywatny dysk sieciowy i oszczędzić na abonamentach. Do portu podłączyć możesz na przykład urządzenia do magazynowania danych. Od jakiegoś minimalnego pendrive'a, aż po sporych rozmiarów dyski zewnętrzne. Podłączamy i wchodzimy na stronę konfiguracji routera. Tutaj najlepiej posikować się instrukcją albo wyszukiwaniem w internecie. Wyszukujemy z boku zakładkę USB i następnie spośród dostępnych opcji wybieramy, co takie urządzenie miałoby robić. Czy to punkt dostępu do internetu mobilnego, czy właśnie w naszym przypadku dysk, czyli magazyn danych. Trzy kliknięcia później, gotowe. Już teraz możesz cieszyć się swoimi zasobami, gdziekolwiek jesteś. Dalej wygodnie taki dysk sobie zmapować, żeby wyświetlał się jako normalny folder na naszym komputerze. Tutaj sprawa ponownie jest prosta, gdyż wchodzimy w Twój komputer, trzy kropeczki w prawym górnym narożniku i mapuj dysk sieciowy. Następnie podajemy adres, nadajemy mu literę i już normalnie wyświetla się w eksploratorze plików, bez konieczności wchodzenia przez przeglądarkę. I już teraz mam nadzieję, że wiesz, co robić, kiedy...